Hej, witam kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Słodkiego Flirtu. Planuję dzisiaj ukończyć 23 odcinek. Nie jestem pewna, ile zostało do jego końca, dlatego może on trwać 15 albo 30 minut. Nie mam pojęcia, któż to wie. No więc ostatnim razem za namową Castiela Merka powiadomiła policję o przemocy, która ma miejsce w domu Nathaniela. No i jak zwykle wszyscy zorientowali się, od kogo był ten niby rzekomo anonimowy telefon. Ja, ładny mi anonimowy. Wie już o tym cała szkoła. Do tego Merka nie dość, że ma wyrzuty sumienia, to na dodatek ma schizę, że jest śledzona przez taty Nathaniela i że ten ukatrupi ją w ciemnej uliczce, gdy ta będzie wracać ze szkoły do domu. Ja bym jej proponowała zatrudnić jakiegoś bodyguarda. O, Castiel jest wtajemniczony. I to był jego pomysł z dzwonieniem. Niech teraz weźmie na siebie część winy i odpowiedzialności. A co? Ale jest jeden plus. Psychoterapia u mamy się opłaciła. Pytanie tylko na jak długo. Amber i tak ją utopi w szkolnej toalecie. Chłopaki, ja potrzebuję ochrony. Kto mi pomoże? Jestem za młoda, by umierać. Nie chcę dożyć matury. Dobra, dosyć już tego wygłupiania się. Co my właściwie mamy zrobić? Idzie do sklepu z ubraniami? Nie. Nic nie mam robić, okej. Mam się włóczyć po szkole. Da się zrobić. Nie ma sprawy. O! Trzeba by zakupić jakiś środek owadobójczy na tego trutnia. Cały czas się koło mnie kręci. Ledwo przyszłam, a Peggy już się na mnie rzuciła. Udało ci się uciec przede mną przez kilka dni, ale teraz w końcu cię dorwałam. Co się wydarzyło między Nathanielem i jego rodzicami? Dalej nie wrócił do szkoły? Myślałam, że wszystko samo wyjdzie na jaw, ale moim zdaniem za bardzo się to przeciąga. Peggy, to nie ja ci będę o tym mówić, okej? Okay? Więc odwal się ode mnie w końcu. A właśnie, że tak. Z tego co wiem, to tylko ty wiesz, o co chodzi. A więc, co takiego robiłaś, gdy byłaś u Amber? Obściskiwałam się z półnagim Nathanielem w jego sypialni. Zadowolona? Wyślij tego newsa Pudelkowi i odczep się. Pomagałam Amber w lekcjach, to wszystko. Fakt, że jej rodzice zostali wezwani do szkoły, nie ma ze mną nic wspólnego. Merka tak często kłamie, że jest to już jej druga natura. Nawet się nie zająknie, gdy szerzy dezinformację, ale to dobrze. Peggy może okłamywać. Nie wierzę ci, to zbyt duży zbieg okoliczności. A poza tym... masz zdolności do zakłócenia życia uczniów tej szkoły, co? Chciałam tylko sprawdzić, czy... Nie przyznawaj się. O, Ruzia! Już wystarczy! Nie jesteś jej nic dłużna. O, chciałam bodyguarda i mam, tylko szkoda, że jest to dziewczyna. Merka właśnie miała mi udzielić informacji na gorący temat. Możesz nas zostawić? Nie. O, nie! Ruziu, jesteś the best. Spadaj stąd, Peggy. Zostaw ją w spokoju, bo jak nie, to przysięgam ci, że zatkam ci buzię twoimi artykułami. Albo gaciami z lumpekso. No. Spokojnie, nie musisz wpadać w szał. Kiedyś i tak wszystko się wyda. Chyba o tym zapomniałyście. Peggy poszła sobie wyraźnie zniesmaczona interwencją Rosali. Mam swojego bodyguarda. Dziękuję. Tak bardzo nalegała, że już prawie się wygadałam, aby tylko mieć spokój. Widzisz? Wspieram cię. No, ja nigdy nie mówiłam, że jest inaczej, Ruziu. Nie denerwuj się na mnie. Dlaczego masz taką minę złą? Tak, to prawda. Trzeba przyznać, że to niezły wyczyn. Udało ci się przegonić Peggy. Naturalnie wzbudzam autorytet. Ja nie? Okej, dzięki. Jestem popychadłem, powiedz to. Nie masz żadnych wieści od Nathaniela? Jeżeli miałby je komuś dawać, no to na pewno nie mnie. On mnie nienawidzi w tym momencie. W takim razie, dlaczego nie zapytasz Amber? Amber podejrzewa, że mam w tym swój udział. Nigdy w życiu nie zgodzi się, aby mi coś powiedzieć. Nawet w normalnych warunkach by tego nie zrobiła. No. Poza tym, czy ty na głowę upadłaś, ja i Amber? Jej pięść ma zapisane moje imię. I tylko czeka, by puścić się w ruch. Cel? Moja blada twarz. No to ja mogę spróbować z nią porozmawiać. Powinniśmy obie pójść jej poszukać. Ale uprzedź mnie, jeżeli znajdziesz ją przede mną, zanim posuniesz się dalej. Zgoda, do niczego nie będę się posuwać. Będę już grzeczna, przysięgam. Chcę tylko znaleźć Nathaniela. O, Aleksę, cześć. No cześć, Aleksy, co porabiasz? Wietrzysz pachy? Mam wrażenie, jakbym nie widział cię całą wieczność. Ja też się za tobą stęskniłam. Ja ostatnio byłam bardzo zajęta. No więc, jaką masz wymówkę?
później ci wyjaśnię. Ja jestem trochę zamieszana w zniknięcie Nataniela. No, bądźmy szczerzy. Serio? Domyślałam się, że coś jest na rzeczy, ale myślałam, że nie będziesz chciała ze mną o tym rozmawiać. Dlaczego? Jesteś moim najlepszym fumflem. Na razie nie mogę ci nic więcej powiedzieć. To naprawdę skomplikowane. I nie wygadaj się, Peggy! Bo koniec z naszą przyjaźnią. Spróbuj chociaż. Wybacz, Aleksy, ale tym razem wolę trzymać język za zębami. Okej, rozumiem. Muszę już iść. Rosalia i ja próbujemy rozwiązać tę sytuację. Jesteś w dobrych rękach. Rosalia to mistrzyni niecnych planów. W pełni się z tobą zgadzam. No to powodzenia, dzięki. I thank you, że się na mnie nie gniewasz, że nie mogłam ci wszystkiego powiedzieć. Kiedyś ci powiem, obiecuję. Idziemy zobaczyć do sali B. Nie ma nikogo. Ciekawe, gdzie jest Hefalup. Co ona przez całe dnie robi? W ogóle jej nie widać na korytarzu. O nie. Dolly i Charlotte. Coś mi mówi, że dostanę po głowie, jeżeli zapytam, gdzie jest Amber. Mów ciszej. Amber by tego nie zdzierżyła, gdyby ktoś cię usłyszał. Schowałam się, aby mnie nie zauważyły. Gdzie ty miałabyś się schować? Na schodach? Jesteście na korytarzu. Ale mimo wszystko, przyznaj, że ta historia jest podejrzana. To była policja, Charlotte. Widziałam ich. Ja... Może prowadzą śledztwo w sąsiedztwie? Tak. Morderstwa. W takim razie ojciec Amber jest podejrzanym, bo zabrali go ze sobą. No, jest mordercą. Ciszej powiedziałam. Ale założyli mu kajdanki? Jakie plotkary. Nie wiem, nie widziałam. W każdym razie Amber mnie zbyła i powiedziała, że nie przyjdzie dzisiaj do szkoły. Lepiej się ulotnie, zanim mnie zauważą. Usłyszałam już wystarczająco dużo. No pięknie! Wzięli go w kajdanki, Ruziu! Słyszałaś? Nie udało mi się znaleźć Amber. To normalne, nie ma jej w szkole. Podsłuchałam rozmowę Lee i Charlotte. Lee powiedziała, że Amber została w domu, bo policja przyszła po jej ojca. Policja? Robi się coraz poważniej. Nie zrobiłaś tego wszystkiego na darmo. Mimo wszystko, nie czuję się z tym dobrze. Nathaniel, Jezus, on dopiero teraz mnie znienawidzi na maksa. Jego ojciec w kajdankach, na komisariacie, o nie. Wyobrażasz sobie, co musi czuć po tym wszystkim ich rodzina? To straszne. Ech, masz przestać się tak torturować. Ojciec Nathaniela musi ponieść konsekwencje swoich czynów. Czułabym się lepiej, gdybym wiedziała, w jakiej formie jest Nathaniel. Chciałabym pójść z nim porozmawiać, ale za bardzo boję się tam pójść sama. Chciałabym tam pójść z Rozą? Udowodniła mi, że mogę na nią liczyć. Chciałabym tam pójść z którymś z chłopaków. Na pewno czułabym się pewniej. Jak myślicie? Co wybiorę? Oczywiście, że chcę iść z chłopakami. Wybacz, Ruziu. To znaczy jednym z chłopaków, bo jak zwykle nie mogę wziąć ich wszystkich ze sobą. To jest nie fair. Roza, muszę cię już zostawić. Dziękuję za twoją pomoc. No to normalne. Też miałam już iść. Już dawno nie widziałam Leo. Tak? Gdzieś wyjechał? Miał jakieś ważne sprawy biznesowe i zostawił swoją kobietę samą? Nie, wyjechałby... Nie, nie wyjechałby beze mnie. Po prostu nie widzieliśmy się od wczoraj. Co za długie rozstanie. Na pewno usychasz z tęsknoty. Cassiel to jedyny chłopak, który mógłby mi pomóc. To jemu zwierzyłam się z problemów Nathaniela. Muszę go znaleźć. No, jest współodpowiedzialny za ten cały shit. Musi mi pomóc. Szukamy Castielka. Może jest w piwnicy. On często właśnie popalał w piwnicy. O, tam jest. Gdzie? Nie ma nikogo. Oszukujesz mnie. Castiel, chciałam cię o coś poprosić. I nie odmawiaj mi, bo cię zabiję. Od kiedy wyglądam na kogoś, kto wyświadcza przysługi? Od momentu, gdy się we mnie zakochałaś. Gdy wspierałeś mnie, gdy chciałam pomóc Nathanielowi. Tylko niech to nie stanie się zwyczajem. Jeszcze raz będę potrzebowała twojej pomocy w tej historii. Co tym razem? Jego głupia siostra go ugryzła? To nie wampisz, chyba. Przestań, to nie jest śmieszne. Chciałam tylko pójść do niego i sprawdzić, jak się trzyma. Dzisiaj rano policja przyszła po jego ojca. Gliny? A więc sprawa jest załatwiona. Nie powinna się już w to mieszać. Cassiel, nie dobijaj mnie. To ja to wszystko zaczęłam. Chcę, żeby wiedział, że go wspieram. Ale przyznaję, że boję się sama tam wracać. Tylko że... Czy ja nie pogorszę sytuacji? Cassiel i Nathaniel się nienawidzą. Domyślam się, że pójdziesz tam nawet beze mnie. No tak, jeżeli będę musiała. Jesteś uparta jak osioł. Dzięki, Castiel. Na ciebie zawsze można polegać. Zawsze podniesiesz na duchu i w ogóle. No to idziesz ze mną, mały czerwony Pokemonie? Nie mam wyboru. Pomyśl, co się stanie, jeżeli ten dureń się na ciebie rzuci. Byłbym dupkiem, gdybym pozwolił ci tam pójść samej.
Dziękuję. Mam nadzieję, że Nataniel nie nienawidzi mnie do tego stopnia, aby się wściekać tak, jak zasugerował tu Castiel. Nie byłabym tego taka pewna. Wyszliśmy ze szkoły i udaliśmy się w kierunku autobusu. Jej, wycieczka z Castielem! Taka nieformalna randka. Castiel, potrzymasz mnie za rączkę? Boję się, że wpadnę pod auto. Znowu będę musiała zapłacić za autobus. Już nie bądź taką sknerą. No to idę do Nataniela. Pytanie, czy Castiel będzie chciał, żebym i za niego zapłaciła, za jego bilet. Gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że pewnego dnia pojawię się u tego typa, Castiel, to nie jest na to moment. Wyluzuj. Jesteś tu dla mnie, a nie dla Nataniela, okej? Okay? Tak się bałam, że ręka mi się trzęsła, gdy nacisnęłam na dzwonek. Upiór z opery się pojawił. Wy? Po co tutaj przyszliście? Ja cię znam! No co ty? Tylko spałam u ciebie w domu, wiesz, pod twoim dachem. Na podłodze. Spojrzała na Castiela tak, jakby był trendowaty. Aha, to było do Castiela. Jesteś synem tej kobiety o czerwonych włosach! Po czym to zgadłaś po jego czerwonych włosach? No dokładnie. Castiel, proszę cię. Tylko spokojnie, nie zawiedź mnie. Jest gotowy się na nią rzucić. Lepiej od razu zareaguje. Przyszliśmy porozmawiać z Natanielem. Od dawna go nie widzieliśmy i zaczęłam się martwić. Mojego męża i syna nie ma teraz w domu i nieprędko wrócą. Co, oboje zostali zaaresztowani? Może mogłabym na nich poczekać? Nie ma sensu. Nie jesteś tutaj mile widziana, panienko. Idźcie stąd, zanim zadzwonię na po... Zanim się zdenerwuję, ta na policję. Wszyscy już wiedzą, co wy za rodzina. Jeżeli byś wezwała policję, to tylko na siebie. Ej, proszę nie mówić do niej takim tonem! Castiel! Jestem w siódmym niebie! Jak się wkurzył! Jejku, Castiel, jak się zdenerwował w moim imieniu! Mój obrońca! Proszę nie mówić do niej takim tonem! To jedyna osoba, która postanowiła pomóc waszemu synowi. Powinniście jej podziękować! O, Castiel... Na pewno miałby się lepiej, gdybyście przestali go prześladować. Idźcie już stąd! Pogoniła nas. Jak psy! Mocno trzasnęła drzwiami. Teraz lepiej wszystko rozumiem. Bycie dupkiem jest dziedziczne. Castiel. Ale co, w tym wypadku ma rację, zgodzę się. Tylko mi nie mów, że zaprosisz go na piżama party. Zastanawiam się nad tym. Może chociaż przez chwilę... Możesz chociaż przez chwilę być poważny. I co ja mam wybrać, żeby go nie zdenerwować? Może lepiej jak zażartuję? Nie bądź masz tak poważni. Zastanowię się nad tym. Opowiesz mi, jak było. O! 10! Słuchajcie, 10! O, bosko. Mogłabym się spodziewać, że nie pozwoli mi się zbliżyć do Nataniela. Mówiłem ci, że to nie był dobry pomysł. Naprawdę myślisz, że Nataniel jest teraz ze swoim ojcem? Nie wiem. Równie dobrze mógłby siedzieć zamknięty w swoim pokoju i być pilnowany przez swoją kochaną mamusię. No to może go odbijemy? Musi być wstrząśnięte. Posłuchaj, na razie nie możemy nic więcej zrobić. Chodź, wracamy. Castiel, kiedy władczy jesteś normalnie. Wracamy. Następnego dnia wróciłam do szkoły. Co? What? Castiel nie odprowadził mnie do domu. Myślałam, że będzie jakaś taka, wiecie, romantyczna scena. Szliśmy przez park, trzymaliśmy się za ręce. Ja wrzuciłam Castiela do stawu. Jak zwykle. Wszystko muszą popsuć. Była idealna okazja, by się poprzytulać. O, nie mogłam przestać myśleć o całej tej historii. Znowu źle spałam. Policja, zabójcze spojrzenie matki Nataniela i Nataniel, który nie daje znaków życia. Tego zaczyna być naprawdę za wiele. Miałam przeżyć kolejny dzień pełen wątpliwości. Merka! Cześć, Rozo! Powiedz, że się nie gniewasz, że wybrałam Castiela. Zgadnij co? Nataniel wrócił do szkoły. Serio? No tak, chciałam z nim porozmawiać, ale ta wścibska Peggy już się na niego rzuciła. No nie szkodzi, zapewne będę miała okazję z nim porozmawiać w ciągu dnia. Tylko nie daj sobie wejść na głowę. Przysięgam. Ale nie mogę być też hamowata. W końcu rozwaliłam mu całe życie rodzinne. Nataniel kompletnie mnie zignorował przed chwilą. Wiesz, gdzie jest? Nie, poszedł sobie, gdy zaczęłam z nim rozmawiać. Widzisz, nawet ciebie nie lubi w tym momencie. Jupi, nie tylko mnie. A Melania miała nadzieję, że się wtedy będzie mogła do niego podlizać, powiedzieć mu do uszka, jaka ja jestem podła i wredna, wkupić się w jego łaski.
Nic z tego! Nie ma tak dobrze. Kastia, jesteś w piwnicy? Nie. Może jest na górze. No i co? Wyparował! Nathaniel, chyba mi nie powiesz, że poszedłeś na dach, tak jak Kate. Nie będziesz chciał się rzucić. No proszę cię, wyłóż. O, Kim! Jeżeli ma być taki nieznośny, to mógł w ogóle nie wracać. Mówisz o Nathanielu? No tak, musiałam mu zanieść usprawiedliwienie, a on praktycznie mnie olał. Nie wiem, jaki ma problem, ale lepiej, żeby szybko mu przeszło. Kim, wyluzuj. Chłopak przeżywa teraz najgorsze chwile w swoim życiu. Musimy być bardziej wyrozumiali. Jesteś w szatni? Nie, nikt się nie przebiera, a szkoda. Chciałam sobie popatrzeć na tatuaż Lisia. Na jakikolwiek tatuaż. No Nathaniel, gdzie ty jesteś? Proszę cię, nie rób sobie krzywdy. Jestem z tobą. O, Aleksy, widziałaś? Nathaniel wrócił do szkoły. No tak, słyszałam, nie widziałam jeszcze. Lepiej, żebyś nie szła z nim rozmawiać. Jest w bardzo złym humorze. Jak ich tak słucham, to mam wrażenie, że Nathaniel zamienił się w potwora. A czego ty się spodziewałaś, że mu tak szybko przejdzie? Zwłaszcza, że jego ojciec został zakuty w kajdany i wywieziony na Sybir. Czy nie wiadomo gdzie? Jesteś! I uśmiecha się! To znaczy, nie wiem, czy się uśmiecha, okaże się. Zacząłem myśleć, że to dziwne. Nie chciałaś przyjść się ze mną spotkać. Czekał na mnie? Udało ci się w końcu zrozumieć, że to dlatego, że mi na tobie zależy, a więc czekałeś na mnie? Kurde. Dobra, pierwsza opcja. Nie masz prawa tego mówić. Nie po tym, jak mnie zdradziłaś. Nathaniel! Jak możesz tak mówić? Wiem, że przychodzisz teraz przez bardzo ciężkie chwile, ale to zło konieczne. Stop! Co, my na światłach? Nie masz pojęcia, jaką burzę rozpętałaś. Policja przyszła do mojego domu, Merka. Policja! Zabrali mojego ojca i zaczęli mnie przesłuchiwać. Myślałem, że mój ojciec dostanie ataku. A więc wszystko im wyznałeś? Oczywiście, że nie. Nie chcę, aby mój własny ojciec poszedł do więzienia. Ale Nathaniel, zdajesz sobie sprawę, co to oznacza? Twój ojciec dalej będzie cię bić. Może cała ta historia skłoni go do przemyśleń. W takim razie nigdy nie żałowałabym, że podjęłam taką decyzję. Naprawdę myślisz tylko o sobie, co? No w tym wypadku tylko o tobie! Moja rodzina płaci bardzo gorzką cenę z powodu tej historii. Moja mama i siostra zostały same. Są w kompletnym szoku. Tak, bo twoja mamuśka o niczym nie wiedziała. Jasne. Mój ojciec bardzo o nie dbał. Nie rozumieją, co się dzieje. Może chociaż tak raz pomyślałbyś o sobie, tylko ciebie tłukł. A jeżeli kiedyś to wszystko się wyda, to mój ojciec straci pracę. Więc postąp w taki sposób, aby to wszystko, co się wydarzyło, nie poszło na marne. Porozmawiaj ze swoim ojcem. Może zrozumie, że źle postąpił. Wyobraź sobie, że właśnie miałem taki zamiar. Mój ojciec wraca do domu dzisiaj wieczorem. Ale nawet jeżeli stosunki między nami się polepszą, to wiedz, że nigdy ci nie wybaczę za to, co zrobiłaś. Tym razem posunęłaś się za daleko. Nathaniel! Nie doprowadzaj mnie do łez! Wyszedł z pomieszczenia. Był w furii. Jeden plus nie pobił mnie. Rosalio, możecie się wypłakać na ramieniu. Nathaniel mi sprawił niezły ochrzan, więc rozmawiałeś z nim? Tak, ale ciężko nazwać to rozmową. I? Całe to zamieszanie było na nic. Nathaniel nic nie powiedział policji. Nie chce, aby jego ojciec miał problemy. Co za idiota! Woli sam cierpieć, niż przysporzyć kłopotów swojemu ojcu? No, jest lojalny. Jolajny. Ja uważam, że to odważne w pewien sposób. Chce chronić swoją mamę i siostrę. Wydaje mi się, że boi się, że bez jego ojca sobie nie poradzą. Odważny, ale głupi. Powiedział mi, że porozmawia ze swoim ojcem dzisiaj wieczorem. Chociaż tyle. Miejmy nadzieję, że to coś da. Oby. Oby. Kastiel, gdzie jesteś? O, już następny dzień? Następnego dnia jak najszybciej chciałam się dowiedzieć, czy sytuacja Nathaniela ewoluowała. Jednocześnie bałam się trochę wracać z nim porozmawiać. O, to straszne! Co takiego? I ja przed chwilą widziałam Nathaniela. Chyba coś mu się stało. Gdzie on jest? Poszedł w kierunku drugiego korytarza. O nie, Nathaniel, nie skacz! Proszę cię, nie idź tylko na dach! O nie, biedny Nathaniel. Ojciec mu sprawił limo. Po tym wszystkim nic nie dotarło do jego tępej makówki. Ja...
Dobra, przechodzimy zatem do planu B. Naślę na niego jakichś zbirów, niech go zleją. Poczuję, co to znaczy dostać ścięgi. No jaki złamas! Powinien siedzieć! I tu nie na krześle, no chyba, że na elektrycznym. Tylko takie mu się należy. Tutaj jest. No Taniel, tak mi przykro. Może teraz dotrze do ciebie, że chciałam dobrze. Twój ojciec się nigdy nie zmieni. Powinieneś siedzieć. Mój Boże, Nataniel, co to? Masz podbite oko? Ja próbowałem z nim porozmawiać. Usłyszeliśmy czyjeś kroki przed piwnicą. Nataniel natychmiast się zamknął. O, Kastiel śledzi mnie. Miło by było, gdybyście mogli mniej hałasować. Niektórzy chcieliby w spokoju wypalić fajkę. Kastiel, masz rzucić palenie, słyszysz? Postawiam ci ultimatum. Uh-oh. Proszę, nie kłóćcie się. Kastiel, bądź mądrzejszy. Dzięki, nie odzywaj się. Co, dzisiaj nie wiesz, jak mi dociąć? Kastiel, powinieneś już pójść. Merka, odpuść sobie. Hej, a czemu ja jestem winna? Nataniel sobie poszedł. Chyba nie spodobało mu się, że Kastiel widział go w takim stanie. No to po co przychodził do szkoły? Czułam, jak zbiera mi się do płaczu. Tym razem nie będzie mógł mi powiedzieć, abym zostawiła go w spokoju. Wiem, że za bardzo zaangażowałam się w tę sprawę, ale muszę go wspierać. Kastiel! Odgoniłeś go, ja chciałam z nim porozmawiać, chciałam wiedzieć, co się stało. Może jest na dziedzińcu? Nie. Gdzie jesteś? Nataniel! Możesz kurczaczki. Uciekł przede mną. Nie podoba mi się to. Spójrzcie, na kogo się nadziałam. Dawno nie widziana ciocia Titi. Szkoda, że mam z nią tylko 0% na love metrze. Nie kocham cioci, albo ciocia nie kocha mnie raczej. Moja kochana! Kłamstwo! Mamy 0 na love metrze, nie kochasz mnie! Cześć, Titi, to niesamowite. Teraz wydaje mi się to prawie normalne, gdy pojawia się w szkole. Z podkreśleniem słowa prawie. Widziałam, że ostatnio nocowałaś u kolegi. Ale szybko dorastasz! O mój Boże! Nic nie robiliśmy, ja byłam grzeczna i miałam swoje rączki na pościeli. Ale skąd to wiesz? Ona mnie śledzi. Zauważyłam także, że brakuje ci... piątej klepki. Porządnej piżamy. Ta powinna pasować ci idealnie. Do zobaczenia. Dostałam PJs od cioci. Dziękuję, Titi, do zobaczenia. Musimy ją zobaczyć. Muszę ją zobaczyć. Pozwolicie, że wrócę do domu. I przejrzymy moje PJs. Gdzie może być ta piżamka? Będę pandą! Nie wierzę. Słuchajcie, chyba ściągnę jej te buty i do końca odcinka będzie już pandzią. Za momencik do was wracam. No spójrzcie, czyż nie jestem teraz słodka? Najlepszy prezent od cioci Titi ever! Ever! Dziękuję, ciocio. Tylko, że ja chyba muszę... O, właśnie, znaleźć Nataniela. Nataniel, proszę, porozmawiaj ze mną, spójrz na mnie, jestem słodką pandzią, jak możesz, nie chcesz ze mną rozmawiać. Próbowałam otrzeć łzy, aby ich nie zauważył, ale to chyba nic nie dało. Doprowadziłeś mnie do łez, miej serce. Tutaj nie ma nic do gadania. Chciałem porozmawiać z moim ojcem, aby zrozumiał, że posuwał się w stosunku do mnie za daleko. Przynajmniej Nataniel w końcu zrozumiał, że sytuacja, w jakiej się znajdował, nie była normalna. Ale to nie poskutkowało. Sytuacja szybko się pogorszyła i oto rezultat. Przykro mi... Kastiel, co ty tu robisz? Czy oni mają romans i spotykają się potajemnie w pokoju gospodarzy? A wszystkim innym wciskają, że niby tak się nienawidzą? Wiecie, kto się czubi, ten się lubi. Mogę coś powiedzieć? No, oczywiście, tylko na to czekamy. Do jasnej cholery, po co za nami idziesz? On za mną chodzi, Nataniel, wybacz. Merka mi wszystko opowiedziała. Tak, zwal wszystko na mnie, kisielu niedobry. To niemożliwe. Wszystko mu wygadałaś? Przepraszam, wiem, że to jest twój wróg. Nie wkurzaj się na nią. Ktoś musiał jej pomóc. No dobra, ale stary, musimy pogadać. Kastiel, wydoroślałeś. Słuchajcie, doczekaliśmy tej wiekopomnej chwili. Kastiel dorosnął. A jeżeli nie mam ochoty z tobą o tym gadać? Nie masz wyboru. Ktoś musi cię w końcu z tego wyciągnąć. Kastiel, jestem z ciebie taka dumna. Nataniel w końcu zgodził się porozmawiać z Kastielem. Wyszli z sali i nawet nie próbowałam za nimi iść. Chyba lepiej, aby zostali sam na sam. Wiesz, tak myślę.
pójdę wszystko opowiedzieć Rosalii. Mogłaby się obrazić, gdybym jej we wszystko nie wtajemniczyła. No to szukamy Ruzi. O, ale Castiel. Nie, to było naprawdę słodkie. Dorosnął. Ktoś podbił oko Nathanielowi. No coś ty nie wiedziałam. Wydaje mi się, że to musi mieć związek z Castielem. Od jakiegoś czasu stoją razem na uboczu. Co? I myślisz, że Nathaniel stałby spokojnie i rozmawiał z kimś, kto go pobił? Tak, bardzo logiczne. Nie wiesz w to, Castiel to dobry chłopak. O, matko, śledzi Nathaniela. Śledzi Nathaniela tak samo jak Amber śledzi Castiela. Przyganiał kocioł Garnkowi. Ty śledzisz wszystkich. Widać, że jeszcze dobrze ich nie znasz. Melania wygląda jakoś inaczej niż zwykle. Ona szuka zemsty za noc spędzoną z Nathanielem. Teraz nie wiem, czy powinnam się bardziej obawiać Amber, czy raczej Melanie. Możliwe, że Melanie. Kto wie, do czego jest zdolna, by zdobyć Nathaniela? Lepiej tutaj nie zostawać. Dyrektorka jest wściekła. Co się stało? Znowu Hefalumpowi ma okraść, czy co? Nie wiem dokładnie, ale wolę się trzymać od tego z daleka. No to ja też, idziemy razem. Ale zajrzę do pokoju. Gdzie oni poszli? Ups. No tak, ze wszystkich uczniów to ja musiałam się nadzieć na tego Hefalumpa, no. To niedopuszczalne. Od początku swojej kariery nigdy. Ale to nigdy nie widziałam, aby jakiś uczeń zachowywał się w taki sposób. Ale o co chodzi? Ale proszę pani, to nie to, co pani myśli. Chciałam... Peggy. Podpadła dyszę. Nie mogę, po prostu nie mogę. Podpadła Hefalumpowi. Co? Zdrzemnąć się na kanapie nauczycieli? Wyluzuj, Hefalumpie. Może po prostu szukała drobnych. Albo unikała Hefalumpa. Czyli ciebie, bo masz okres. Ja... Peggy dostała za swoje. Chociaż raz. Peggy, nie będę tolerować takich wybryków. Zostaniesz po lekcjach przez 3 godziny. Dlaczego tylko przez 3? Może chciała podsłuchać, co mówiono o Nathanielu. Szczęście czasem odwraca się od wszystkich, nawet od Peggy. No chociaż raz. Nie to, żebym była złośliwa, absolutnie. To jest truteń, który mi nie dawał żyć. A trutnie trzeba rozwalać. Czemu się tak dziwnie uśmiechasz? To przez Peggy. Właśnie została ukarana przez dyrektorkę. Wygląda na to, że schowała się pod kanapą w pokoju nauczycielskim. No chciała nakryć no Hefalumpa z Frenzlem na romansie. Wow, posuwa się coraz dalej, aby tylko zdobyć szkolne newsy. Dokładnie. Wydaje mi się, że chciała się dowiedzieć, dlaczego Nathaniel ma podbite oko. A ty? Udało ci się pogadać z Nathanielem? Tak. Castiel też się wtrącił. Dał do zrozumienia, że wie jak mu pomóc. No to wszystko jest możliwe. Skoro Castiel ma zamiar pomóc Nathanielowi, to Armin niedługo zacznie zajmować się ogrodnictwem. Jasne. Zostawiłam ich samych. Po tym, co ojciec Nathaniela mu zrobił, to naprawdę mam nadzieję, że Castiel potrafi zdziałać cuda. Trzymajmy kciuki. Wiem, że powinnam trzymać się z daleka, ale chcę wiedzieć, co Castiel powiedział Nathanielowi. No, chciałam zrobić to samo. Wracamy. Castiel! Castielku, gdzie się schowałeś? Nathaniel! Pomógł ci? Czy tak naprawdę wyciągnął cię ze szkoły, żeby podbić ci drugie limo? Żeby je wyrównać? O! Ale ja nigdy niczego nie zauważyłam. Nie rozumiem. Ta nie zauważyła. Wydaje mi się, że w głębi duszy wiedział, że to co robił było niedopuszczalne. Na pewno nie chciał, abyśmy razem z mamą o tym wiedziały. Abyście razem z mamą o tym wiedział, okej. Okay. Już myślałam, że źle coś przeczytałam. Ja spędziłam u nich tylko jedną noc i wszystkiego się dowiedziałam, a Amber całe swoje życie i nie, absolutnie, nic złego się nie dzieje. Chciałabym, aby wszystko było jak wcześniej. Wysil się, mówisz tak, bo dla ciebie wszystko było proste, ale nie dla mnie. No, Nathaniel, brawo! Wstawiłeś się w końcu w swojej sprawie. Przynajmniej teraz mam szansę coś zmienić. To najlepsze rozwiązanie. A, terapia z Castielem pomogła. Jeszcze chwilę rozmawiali. Siedziałam cicho i próbowałam zrozumieć, jaki był plan Nathaniela. Amber, widzimy się później. Zgoda. Lepiej już pójdę, zanim mnie zauważą. Dziwne, że w ogóle cię nie zauważyli, jak wchodzisz do sali. Castiel, mój ty bohaterze! O, zasługujesz teraz na takiego pędziego przytulasa. A więc udało wam się znaleźć jakieś rozwiązanie? Tak, ale ty nie wyglądasz zbyt dobrze. Jak to? Wyglądam słodko! Wprost do schrupania! No, nie za bardzo. Wydaje mi się, że Nathaniel będzie miał mi za złe przez jakiś czas z powodu tej historii.
Nie wiadomo, wydaje mi się, że w końcu zrozumiał, że zrobiłaś to, co należało zrobić. Po prostu nie chce się jeszcze do tego przyznać. Castiel cię naprawdę dzisiaj nie poznaje. Wstawia się za mną. I mogę się założyć, że to tylko dzięki niemu załagodził moją relację z Nathanielem. No zobaczymy, a więc co mu przed chwilą powiedziałeś? To nie ja będę cię o tym mówić. Nie łaź za nim na razie. Gdy ten głupek będzie chciał, to sam ci powie. Mo, zazdrosny? Że żartujesz? Mam prawo wiedzieć w końcu, też jestem zamieszana w tę historię. W pewien sposób. Jedyne, co mogę ci powiedzieć, to to, że jeżeli to wypali, to twój ukochany gospodarz w końcu będzie miał spokój. Raz na zawsze. Chyba nie namówiłaś go, aby zrobił coś wbrew prawu. To było jedyne rozwiązanie, co? Castiel, bo zmieniał tobie zdanie. Wyluzuj się, tylko się droczę. No dobra, muszę już spadać. Nie będę tracić na to całego dnia. I na mnie chciałeś dodać, przyznaj się. Bardzo pomogłeś w tej historii. W sumie mam wrażenie, że praktycznie sam wszystko załatwiłeś, podczas gdy ja tylko panikowałam. Nie wiem, jak mam ci dziękować. Nie dziękuj. Po prostu się zlitowałem, gdy widziałem, jak ciągle panikowałaś. Ktoś musiał w końcu coś zrobić, bo inaczej wylądowałabyś w wariatkowie. Za późno, ta szkoła to jest moje wariatkowo. O, czyż to nie było słodkie? Castiel rozwiązał wszystkie moje problemy. A wystarczyło, że porozmawiał raz z Nathanielem. Podczas kolejnych dni Nathaniela znowu nie było w szkole. O-o. Podejrzewam, że zajmie mu to trochę czasu, zanim rozwiąże swoje problemy. Aha. Castiel mnie naprawdę prześladuje. No przyznaj się w końcu, że mnie kochasz. Nie nalegaj, nic ci nie powiem. Ale ja o nic cię nie zapytałam nawet. O co mną chodzi? Hello? Jest tu kto? Ludziska. O nie, ze wszystkich ludzi musiałam wpaść na nią. Cześć. Mam strój pandy. Przytulisz mnie? Poszła sobie, unikając mojego spojrzenia. Nawet mnie nie popchnęła, jak to miała w zwyczaju. Najwyraźniej nie pogodziła się jeszcze z decyzją swojego brata. Albo to twój strój pandzi podziałał. No kto mógł? Ktoś miałby popchnąć pandzie. Jedyna korzyść jest taka, że Amber najwyraźniej zapomniała, że miałam być jej niewolnicą. No i bardzo dobrze. Nie zamierzam jej usługiwać przez tydzień. Nawet przez pół dnia. Przez godzinę. Przez 5 minut. Ani przez sekundę. Nie ma takiej opcji. Castielku, gdzie się przede mną chowasz? No zobaczcie, jak się zbiesił. O, teraz Ruzia. Amber naprawdę nie wygląda zbyt dobrze, odkąd dowiedziała się, co się przytrafiło jej bratu. Nic nie mów, przed chwilą na nią wpadłam i nawet się do mnie nie odezwała. Przynajmniej nie traktuje cię już jak swój worek treningowy. Nie myślałam, że kiedyś to powiem, ale wolałabym, aby wszystko było jak wcześniej. Przynajmniej nie miałam wrażenia, że zniszczyłam czyjąś rodzinę. O nie, chyba znowu nie zaczniesz. Następnym razem, gdy zaczniesz się przy mnie obwiniać, to cię uszczypnę. Co? I nie żartuję. Pandzie się nie szczypie, pandzie się całuje i przytula. O, a wy co tu robicie razem? Ja... Jak to? Nigdy nie widziałaś... Nigdy nie widziałaś Gwiezdnych Wojen? Iris... Jak możesz? Mówisz do chłopaka, nie do dziewczyny. Nie widzisz, że nie ma piersi? Ja nazwałam go dziewczyną. Też nie. Nawet kreskówki? Nie. Wiesz, nie za bardzo lubię takie rzeczy. Masz zero znajomości na temat SF. Słodkiego flirtu. Armin, wydaje mi się, że Iris czuje, że ją atakujesz. Tu raczej ja się czuję zaatakowany. Zdajesz sobie sprawę, że on nawet nie wie, dlaczego doszło... Zdajesz sobie sprawę, że on? Ten też ma jakiś problem dzisiaj. Upadliście na głowę, czy jak? Dlaczego doszło do wojny klonów? Ja też nie wiem. Takie rzeczy się zdarzają. Zawsze można jej to wytłumaczyć. No właśnie. Zostawiam to tobie. Ja się poddaję. I co jeszcze? Bo ty wszystko zacząłeś i to na bardzo delikatny temat. Uważaj, co mówisz. Jaki uśmiech. A co, zjesz mnie? Jestem złym uczniem. Dark Arminia. O, oh God. Podobają mi się te teksty. Chyba już was zostawię. Taka zmieszana. A co, nie chcesz nam przeszkadzać w naszym flirtowaniu? Nie, zostań. Wszystko ci wytłumaczę. Popchnęłam Iris w stronę Armina i sobie poszłam. No ta, wpychaj ją w jego ramiona. Crazy jesteś, czy jak? No i nie ma Nathaniela. Liczyłam na to, że chociaż troszeczkę ze mną pogada i powie... Okej, miałaś rację.
od samego początku. Dzięki tobie mogę odetchnąć z ulgą. Ojciec już mnie nie będzie molestował. A tu nic. Kompletny zaro. Idziemy na dziedziniec. O! Dni mijały, a Nathaniel najwidoczniej nadal nie miał zamiaru wrócić do szkoły. W końcu Amber powiedziała swoim koleżankom, że wkrótce miał wrócić na lekcję. Plotka szybko się rozniosła po całej szkole. Ale co mu się stało? Merka? Tak? Muszę w końcu przestać się tak zamyślać. Ktoś chciałby z tobą porozmawiać. Kto? Gratulacje! Znalazłaś ukryty przedmiot pachnące świeczki i znajdziesz je w swojej szubladzie. Ja nie mam szublady. Ja mam co najwyżej szufladę. Już teraz możesz nimi udekorować swoją komodę. Świeczki? To te, które zajmowałam z domu Amber? O, temat przemocy poruszony w tym odcinku jest wydarzeniem fikcyjnym. Przemoc domowa pozostaje jednak prawdziwym i bardzo poważnym problemem. Jeżeli sama jesteś ofiarą lub znasz kogoś, kto jest ofiarą przemocy, to nie wahaj się poprosić o pomoc dzwoniąc pod numer 112. Jest to numer alarmowy lub 116-111, bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. O proszę, jakie mądre zakończenie tego odcinka. Ekstra. Ale Ruzia coś powiedziała, że ktoś ze mną chce porozmawiać. Czyżby Nathaniel? No i zakończyliśmy w takim momencie. Byłam ciekawa, kto to. A następny? O! Czy to siostra Hefalumpa? Jakaś taka podobna. Szykuje się wyjście do sklepu zoologicznego. Czy któryś z twoich przyjaciół skusi się, aby przygarnąć jakiegoś słodziaka? Ja chcę zwierzątko. O, ten odcinek. No nic, kochani, będę już kończyć. Nawet nie wiem, ile nagrywam. To co, do zobaczyska w 24 odcinku, który zapowiada się megaśnie. Nie mogę się doczekać. Do następnego razu. Pa, pa. You made my day. You made my day. You made my day. Oh, day. Oh. You made my day. You made my day. Just made my day.